Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo pojąć nie może. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klękam z radością. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klękam z radością. Z wiarą, nadzieją i miłością rozpocznijmy naszą niedzielną Eucharystię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Uznajmy nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nami Bóg Wszechmogący, opuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Modlimy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: będziesz się bał Pana Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać, Tobie, Twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci nakazuję. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ciebie, Panie mocy moja, miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Miłuję Ciebie, Panie, Panie mocy moja, Panie opoko moja i twierdzo, mój Wybawicielu. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Boże, skało moja, na którą się chronię, tarcza moja mocy mego zbawienia, wzywam Pana godnego chwały i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja opoka, niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wielu było kapłanów poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy,
a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia Syna doskonałego na wieki. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan ze wami i z Duchem Twoim. Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumie, odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i już nigdy więcej nie odważył się go pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, to nasze dzisiejsze krótkie rozważanie. Rozpoczniemy od takiej bardzo pięknej myśli, która brzmi następująco. Lepiej modlić się sercem bez słów, niż modlić się słowami bez serca. Raz jeszcze powtórzę. Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca. Moi kochani, przeżywamy ostatnią niedzielę miesiąca października, miesiąca, który w naszej tradycji Kościoła katolickiego jest dedykowany modlitwie różańcowej. Modlitwa, która jest piękna, prosta, a jednocześnie głęboka w swojej treści. I zapytaj samego siebie, zapytaj swoich bliskich, jak często w tym miesiącu odmawiałeś różaniec. Modlitwę prostą, głęboką, modlitwę, która jest streszczeniem Ewangelii. Modlitwę, która jest streszczeniem przykazania miłości. Moi drodzy, pozwólcie, że dzisiaj w czasie tego naszego nabożeństwa niedzielnego posłuszę się kilkoma myślami Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II na temat miłości. Posłuchajcie. Miłość jest kluczem do szczęścia. A serce, które kocha, jest mądrością.
Miłość jest darem, nie osiągnięciem. Dalej święty Jan Paweł II mawiał: miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem. Miłość to nie tylko słowa kocham, ale także słowa słucham, szanuję i ufam bezgranicznie. Nigdy nie wolno nam rezygnować z poszukiwań miłości. Ten, kto przestaje jej szukać, przegrywa swoje życie. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość uczyni go szczęśliwym. I wreszcie święty Jan Paweł II mawiał: jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. Kochaj bezgranicznie Boga i bliźniego. Moi drodzy, bardzo często możemy porównać miłość, przykazanie miłości do fali na jeziorze. Fala, która z każdą sekundą i minutą promienieje. I tak samo powinno być w naszym życiu. Miłość powinna promieniować, stawać się coraz szersza, coraz mocniejsza. Dlatego niech ten czas, który jest przed nami, czas dzisiejszej niedzieli, czas miesiąca, który przychodzi, a więc miesiąc listopad, który jest dedykowany modlitwie za zmarłych, niech to będzie czas wyrażania miłości do Boga, do bliźnich, do rodziny, do dzieci, do współmałżonków, do chorych. Niech to będzie również czas głoszenia miłości do chorych i cierpiących. Niech to będzie czas wyrażania swojej miłości do tych, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Które przekazanie jest największe? Miłować Boga i bliźniego. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę świętą. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to do nas ludzi i do naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie we chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Jezusa, który jest miłością, zanieśmy nasze pokorne modlitwy. Boże, dopomóż wszystkich ludzi dobrej woli do poznania Ciebie, aby wielbili Twoje święte imię
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, natchnij serca walczących i skłóconych między sobą do pokoju i zgody. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, udziel łaski zdrowia i swojego błogosławieństwa tym wszystkim, którzy o to proszą w tej Eucharystii. A zatem módlmy się o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla wnuczki Stefanii Anhalt w dniu jej 25. urodzin. O powrót do zdrowia dla Agnieszki Parabas. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, przyjmij do chwały nieba naszych bliskich, krewnych zmarłych, za których będziemy się modlić w miesiącu listopadzie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, umacniaj nas w codziennym życiu swoim słowem i swoim ciałem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucho na moje wołanie, teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako ofiara czysta i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie, i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, śpiewając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Błażejem, duchowieństwem i ludem odkupionym. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, świętym Albertem Wielkim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Odmawiając modlitwę pańską, modlitwę Ojcze Nasz, módlmy się za nasze rodziny, za nasze parafie, jak również módlmy się we wszystkich naszych osobistych intencjach. Wołajmy razem: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój Pański. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Jezu, ufam Tobie, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech mnie strzegą na życie wieczne. Amen. Światłem z domu.
Modlimy się. Panie nasz Boże, pomnóż nas działanie swojej mocy i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mój drodzy, Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, za czas spędzony na modlitwie, na dzień dzisiejszy, jak również na nadchodzące dni, szczególnie na 1 listopada i 2 listopada, niech nas umacnia Jezusowe błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, jesteście posłani. Bogu niech będą dzięki. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech ciepła